Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy w studio Tęcza. Proszę popatrzcie na to otoczenie. Tutaj za 15 minut będą siedzieć bohaterowie gali KSW 51 w Zagrzebiu i 52 już w Polsce. Będzie i Pudzian, będzie i Mamet, będzie Mańkowski, będą goście z zagranicy. Będzie bardzo ciekawie i ja obiecuję Wam z wieloma z nich oddzielne fajne wywiady, ale na razie w tym odcinku popatrzcie, co się działo, co oni mówili. Będzie to wprowadzenie do tych dwóch wspaniałych gal, a potem jeszcze z bohaterami porozmawiamy oddzielnie, zadając im pytania, które Wy także chcielibyście zadać. Cześć. Pasuje Ci ten samochód? Moje typy są trochę inne, ale ze względu na potrzebę dzisiaj korzystam z tego. Na co dzień jakim jeździsz samochodem? XC90 Volvo, ale moim ulubionym jest Audi A8 S8. No popatrzcie, to jest taki samochód elegancki, to jest chyba Mercedes, tak? Chyba Mercedes, tak. No, chyba Mercedes. Ważne, że mocny. Jak mamy rejs, to musi być mocny. KSW 51 zbliża się wielkimi krokami, zostało już nieco ponad 5 tygodni. Wasa Bakocewicz ciągle się odgraża, że będziemy się bić na terytorium wroga. No, znaczy ja będę się bić na terytorium wroga, ponieważ u niego kibice będą za nim, ale ja wierzę, że tylko to mnie zmotywuje do tego, żeby po prostu skopać mu dupsko na właśnie jego terenie. Wrócimy, a wtedy wspólnie z Andrzejem nagramy fajny, wspólny, fajny jakiś odcinek i pogadamy sobie może właśnie o tej gali i podsumujemy, jak fajnie tam było. Pozdrawiam. Duża adrenalina, bo nowe miejsce, Bałkany, na które długo czekaliśmy i do których się długo przygotowywaliśmy. Myślę, że hitowa gala, bilety się świetnie sprzedają i że to był ten głodny rynek, którego szukaliśmy. Ile hala będzie mieścić widzów i ile biletów tam sprzedaży oczekujecie? Wiesz co, no, myślę, że to jest taka światowej rangi hala, kilkunastotysięczna, ona tam twierdzi, że mieści około 13 tysięcy. Ciężko powiedzieć, jesteśmy na etapie takiej preprodukcji, więc jeszcze strona sceny nie jest otwarta w całości w sprzedaży, jaki będzie ostateczna pula w sprzedaży biletów, ale to jest jeden z takich kilkunastotysięczników, które w Polsce znamy z Gliwic, Krakowa, czy to jest po prostu duża, jedna z większych hal takich widowiskowych, jakie znamy. Życzę Ci sukcesów na tej gali 51, KSW 52, a powiedz, jako reżyser coś tam nowego, kolejnego przygotowujesz? Słuchaj, no właśnie staram się reżyserować tutaj trailer do obydwu gal. Miejmy nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Popatrzcie, jesteśmy na parkingu samochodowym przed studiem Tęcza. Tutaj zjeżdżają bohaterowie gal KSW 51 i 52. Popatrzcie, jakie samochody, jakieś skromne BMW. To jest Aston Martin, Lamborghini, McLaren i tak dalej. No. Chłopakom się powodzi, ale naprawdę na to zapracowali. Dzięki, trzymajcie się.